Siemaneczko, witajcie, Marto z tej strony. Dzisiaj składamy komputer po taniości, żeby było jak najtaniej i w miarę, żeby był jak najnowszy komputer, żeby był, jak się to mówi, przyzwoity. Dobra, mamy obudowę, trzeba ją wyczyścić, jest mega zakurzona, ale nawet jest spoko, na szybkości myjemy. Kosztowała 30 zł, no i tam wysyłka baz 8. Trzeba porobić kilka poprawek. No, była taka dioda chyba z dysku, trzeba ją tylko podkleić klejem, żeby się trzymała. No i dobra, tutaj mamy już przygotowane wszystko pod zespoły. Obudowa nawet spoko, jak w tej cenie. Tu mamy tak, zasilacz Silentium PC Elementum E2, 450 W, koszt 5 dych, no i tam przesyłka ba 8, linia 12, tutaj mamy 420 W, maksymalnie 35 A, 80 plus certyfikat, standardowy zasilacz. No i tutaj mamy dość nowy procesor, trójeczka Ryzen 400, 4 rdzenie 8 wątków, cena 120, to taka w sumie okazyjna cena, myślę, z chłodzeniem, nówka i płyta główna na chipsecie 350. I dobra, składamy zasilacz, też w sumie widać, że jest wyczyszczony, prawie jak nowy. W tej cenie to i tak spoko. Jak składamy kompa, to lepiej nie kupować tam jakichś zasilaczy typu Akiga albo jakieś no name'y. Lepiej poszukać jakiegoś, można znaleźć dużo lepsze. I najważniejsze, żeby był ten certyfikat 80+. Chociaż te nowe Akiga, czy jak się to mówi, też mają chyba te certyfikaty, ale jakoś bym temu nie ufał specjalnie. Dobra, tu będzie trochę problemu z tymi kablami, bo tu nie ma z tyłu miejsca na kable, jak w tych nowych obudowach. Tutaj mamy zasilanie do karty graficznej, chociaż dzisiaj nie będziemy go używać. No i dobra, tak się prezentuje płyta główna, dokładny model GAAB350M DS3HV2. Procesor siedzi elegancko. Tutaj na plus mamy, że mamy 4 sloty na RAM. Mogłem też w sumie wybrać procesor, na przykład jakiś tam Ryzen 5 w podobnej cenie, ale ten jest w sumie dużo nowszy. Ma spoko taktowanie, bo ma 3.8 i turbo jest do 4. A jeszcze pewnie jakby go podkręcić, to no jest wykonany w nowszej technologii. Dobra, tutaj mamy w ogóle nieużywane chłodzenie z oryginalną pastą. Także montujemy na szybkości. Oczywiście kolejny minus, bo nie mamy tej blaszki maskującej porty. Ale niestety sprzedawca już tak od początku tam pisał, że nie ma tego. Dobra, zasilanie. No i dobra, dodatkowe zasilanie tam od proca podłączone. Tam mamy 8 pin. No i dobra, podłączymy sobie ten panel. Trzeba go przykręcić. Znowu te kable trzeba tam jakoś ogarnąć w miarę spoko.
Dobra, tu mamy jakieś, nie wiem, jakaś chyba masa tam była podłączona, nie wiem. No i dobra, tutaj mamy wszystko podłączone. Teraz na szybkości dysk Patriota. Też mogłem w sumie kupić tańsze, ale tego raz kupiłem jako nówka zapakowany chyba za 35 zł czy coś takiego. Także trzeba go wykorzystać. Pamięci też mamy po taniości. Można by było dokupić jeszcze drugie. Mielibyśmy wtedy 16. No i wiadomo, dysk. Też jakiś o większej pojemności. No i grafikę mamy taką standardową. GTX 1050, oryginał w pudełku. Ona też w sumie cenę miała taką, no, można kupić taniej, ale... Ale można dołożyć i kupić lepszą, ale jak ma być tanio, to można było poszukać. Mógłbym w sumie wsadzić jeszcze tego GTX 3 giga w tej cenie. Ale tutaj mamy akurat jest spoko ten model. Chłodzenie ma podwójny wentylator, także na pewno będzie cicha i temperatury będą spoko. Dobra, mamy podłączone. Już mamy w sumie tak, komputer będzie na pewno tani, ale też ma jakieś większe możliwości rozbudowy. Bo wiadomo, grafikę można mocniejszą wsadzić. Oczywiście trzeba dołożyć dodatkowy dysk, jak tam myślimy o jakimś graniu. Ale w sumie myślę, że można było fajnie rozbudować tego kompa do tysiaka. Dobra, tu jeszcze na szybkości śrubeczkę. Bo tam nie było tego, kilka nitów było uszkodzonych. Tutaj wsadziłem to DVD, bo tam nie ma tej jednej zaślepki, żeby nie... Wsadzimy jeszcze tuningowe LEDy. Przyklejmy to od góry, może coś tam będzie widać. No dobra, tak to wygląda. Tutaj nam nawet w sumie miga lampka z tego, z dysku. Dobra, i teraz tutaj mamy tak. Całość wyszła 630 zł, możecie sobie zobaczyć. Ceny podane już z wysyłką. No i odpalamy. Biosik już tutaj mieliśmy zaktualizowany, bo tu jest chyba z 2022. To już mamy obsługę czwartej generacji. Widzicie, tutaj mamy 3.8. Pamięci mamy niestety 2400. Przydałoby się zainwestować w jakieś szybsze. Typu tam 3200 na przykład. To też nie jest jakiś duży wydatek. Tutaj mamy wersję BIOSu F52G. To też pewnie nie jest jakiś całkiem najnowszy, ale tutaj zmienimy sobie minimalnie szybkość. Damy na 2600, chociaż ten procesor chyba obsługuje chyba 3000 wzwyż. Także na pewno jego wydajność też byłaby lepsza na szybszych pamięciach. Także też warto o tym pomyśleć. No i dobra, instalujemy system na tym dysku M2. Szybkości, no i dobra, system stoi. Tutaj mamy parametry. Jak widzicie, tutaj mamy 7 nanometrów, technologia wykonania tego Ryzena. Numer kodowy Renor. Tutaj wam pokażę takie porównanie, bo w sumie mogłem w tej cenie dorwać na przykład Ryzena 5, ale zobaczcie, że on jest, ten Ryzen 3400 jest nowszy, jest minimalnie wydajniejszy. A też ma 8 wątków, także myślę, że do grania to i tak spokojnie wystarczy. Jeszcze go można podkręcić, to będą dużo wyższe zegary, bo ten Ryzen 5 tam ma, w turbo ma chyba 3.6. To ten pewnie spokojnie na ponad 4 by mógł chodzić. Dobra, sprawdzimy teraz jego szybkość.
Zobaczcie, tu już testowałem kiedyś, co miałem tego Ryzena 3 300, on zdobył tam ponad 1000 punktów przy zegarze 4, ten tutaj ma 3 800. Dobra, zobaczymy za chwilę. Tutaj jeszcze mamy standardowy zegar, tam jest Ryzen 5, ten 1600 zdobył 1129 punktów. Dobra, to oczywiście przyspieszyłem, żeby nie czekać. I mamy na tym zegarze 3 800. No i zobaczcie, prawie 1000 punktów, bo jest 979 punktów. No i zobaczcie, tu jest 8 wątków, a tutaj mamy 12. Pomiędzy tym Ryzenem 5600, a jakby go jeszcze podkręcić, to tu nie ma jakiejś dużej różnicy, mimo że on ma więcej tych wątków i rdzeni. No i dobra, jeszcze karta graficzna. Kartę graficzną też już nieraz testowałem, ale nie wiem, jak wyjdzie wynik z tym procesorem. No i mamy 93,35 FPS. No i dobra, jeszcze na szybkości sprawdzimy procesor, jak sobie poradzi. Ustawienia tam było 1600 na 900, nie wiem czemu. No ale zobaczcie, tutaj mamy ilość FPS-ów, użycie procesora. On tu ma nawet zegar 400 chyba ustawiony, jak gramy. A tutaj mamy średnio tak 200 klatek, 250. No, gra się spoko. Zobaczcie, temperatura na karcie tam 52 stopnie, czyli to podwójne chłodzenie daje radę. Kiedyś jak testowałem tego z HP-ka na tym pojedynczym, tego GTX-a, to tam temperatury były po 80 stopni. Tutaj mamy 54-53 stopnie, czyli jest spoko, nie nagrzewa się tak ta karta. No jak widać, mamy 200 FPS plus. Sprawdzimy sobie jeszcze w GTA, jak to wygląda. Tutaj mamy ustawienia w sumie wysokie, bardzo wysokie, średnie, takie w sumie no ponad średnie, no wysokie ustawienia. I rozdzielczość Direct 11, rozdzielczość też była 1600. Uwolnimy sobie tego benchmarka. Tu mamy ponad 100 FPS, także też wynik jest fajny. Także myślę, że będzie to fajny, tani komputer, jeszcze z możliwością dalszej rozbudowy. Dobra, tutaj mamy, jak idziemy autem, od 80 do 90 klatek. Sprawdźmy jeszcze przy graniu, jak to wygląda. Widzicie, grafika 46 stopni, 48. To klatek, myślę, że można pograć w sumie na tym kompie. Fajny zestaw wyszedł właśnie z tego. No i dobra, tak się prezentuje. Tutaj jeszcze dam na koniec ceny tych podzespołów, ile to wszystko wyszło. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.